Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na Open Beta serwerze, czyli tym serwerze, o którym wrzucałem tam chyba dwa odcinki temu informację, że niby to serwery free to play, że niby nie dla grzybiarzy, tylko dla osób, że nie można po prostu na nim kupić grzybów i faktycznie tak jest i od razu zaznaczam, że niestety nie będzie on permanentny, czyli zostanie on zamknięty, nie będzie tutaj można grać cały czas i tak dalej, a szkoda, no ale co zrobić, ale może do wszelkich informacji o tym serwerze, co to w ogóle jest, jak na niego wejść, o co chodzi, zaraz przejdziemy. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, dopiero co wróciłem do domu tak naprawdę, dopiero co założyłem sobie konto na tym beta serwerze, no i co, byłem u fryzjera w ogóle, nie wiem czy zauważyliście, i tak jestem piękny, no ale możecie tam napisać mi, że jesteś piękny, wiecie o co chodzi. Dobra, więc jeżeli chodzi o ten beta serwer, jak już zostawiłeś kciuka w górę, jak już zostawiłeś subskrypcję z dzwoneczkiem i ewentualnie komentarz, no to przede wszystkim tak, żeby wejść do tego beta serwera, no to musicie w przeglądarce sobie wpisać beta .syfygamy.net. W przypiętym komentarzu, jak nie zapomnę, to wam wrzucę link do tego serwera. Oczywiście gramy teraz przez przeglądarkę, więc może tutaj coś zacinać, może coś nie być płynne i tak dalej, dlatego że właśnie, no tak jak mówię, jest to przeglądarka, no nie? O co chodzi z beta serwerem? Beta serwer służy głównie do tego, żeby właśnie testować ten nowy backend, jak tutaj co wszystko działa i tak dalej. No tak na pierwszy rzut oka gra się generalnie nie zmieniła, czyli jest wszystko to samo, nie ma żadnych nowych funkcji i tak dalej, tylko po prostu to co jest zaplecze, powiedzmy, jest właśnie nowe i to jest testowane, to chcą zobaczyć twórcy, czy wszystko działa i tak dalej. I jakie tu są ograniczenia? Może na wstępie tak, można dostać na start 500 grzybów, jeżeli założycie sobie jakąś postać, byle jaką potwierdzicie swojego maila, to do waszego konta właśnie dojdzie 500 grzybów, żeby można się było za te 500 grzybów pobawić. Natomiast będzie to serwer, nie jest to serwer permanentny, będzie on resetowany, czyli po prostu nie będzie już otwarty na stałe, że to będzie taki serwer dla free to play graczy, bo tak jak mówię, nie można tutaj kupić grzybów i tak dalej, jak sami widzicie, że nie jest dostępny na tym serwerze grzybiarz, więc no niestety nie będzie to serwer permanentny, nie będzie to serwer dla graczy free to play, tylko on będzie resetowany, jeżeli będzie taka potrzeba, więc wasz progres tam powiedzmy zostanie utracony to raz, a dwa jak już się testy zakończą, to on po prostu zostanie zamknięty, więc no niestety nie będzie to taki normalny serwer jak każdy inny, tylko po prostu bez możliwości kupna grzybów. Możemy tutaj sobie gryfa powiedzmy zakupić, niech będzie, no i właśnie po potwierdzeniu maila dostajecie 500 grzybów razem z tymi 15 na start, macie tych grzybów 515, tak jak ja miałem właśnie na początku. Czekałem tutaj, żeby mnie zaprosili do gildii, bo widziałem, że Krzysiu robił gildię W50 Waiting Room, ale niestety nie ma nikogo z... aha, tu mi w ogóle przeskoczyło, co jest, ja chciałem to, no to jest przeglądarka, przeglądarka dla mnie tak słabo działa, że aha, tu mi przeskakuje, czemu ja nie mogę na tą gildię kliknąć, nie mam pojęcia. Kliknijmy teraz, może tutaj, nie, teraz to mi w ogóle się nie zmienia. O, teraz mi się zmieniło, teraz git i tutaj, tu się nie zmienia, tu się coś, jakieś błędy są, no ale mniejsza z tym. Nie zostaliśmy dodani do tej gildii, nie jest to istotne, bo i tak oczywiście z tego serwera odcinek będzie tylko i wyłącznie jeden, żeby wam właśnie powiedzieć co i jak. No i chyba tyle z takich nowości. Aha, no maksymalny level, jaki możemy osiągnąć na tym serwerze, to jest póki co 50, póki co większego nie można. Z tego co coś tam pisali, to może on będzie tam w przyszłości zwiększany, żeby można było większy i tak dalej. No ale nie wiem, szczerze mówiąc, komu się tutaj będzie chciało grać na dłuższą metę, można sobie wbić, potestować, wydać grzybki i tak dalej. No ale komu będzie się chciało grać na takim serwerze, gdy jego progres może zostać utracony i tak dalej. No chyba niezbyt wielkiej ilości osób, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale fajnie, żeby tutaj ktoś, komu się tam nudzi i tak dalej, sobie właśnie pograł, dzięki temu będziemy mogli ogarnąć, czy wszystko dobrze działa, żeby właśnie ten nowy backend został wprowadzony również na inne serwery, no nie? Więc git, no i to jest w sumie taki spoko start, jeżeli ktoś dawno nie grał w gierkę i na przykład planuje sobie na W50 za tydzień wystartować, to też jest spoko opcja, żeby sobie wbić, coś tam poprzypominać, ma się 500 grzybów na start, więc można powiedzmy coś tam się pobawić na tym serwerze. I co więcej mogę wam powiedzieć, no gild jak widzicie póki co 20, tak jak mówię, ja tutaj miałem się dostać, ale nie ma kto mnie zaprosić w tym momencie. Graczy w tym momencie jest 541, chociaż widzę, że tutaj dochodzą jakieś nowe niki, o tutaj już więcej jest nawet, 661 w tym momencie widzę i chyba więcej nie ma, chyba tutaj na 661 się kończy, no w sumie nie ogłaszali tego jakoś bardzo tam powiedzmy oficjalnie i tak dalej, więc podejrzewam, że dość mało osób wie o tym serwerze. No i co, no standardowo mamy 100 klepsydr na start, możemy tutaj sobie wybierać misje i tak dalej, no wiadomo, początki serwera, nie ma co wam tu tłumaczyć, wygląda to po prostu tak jak wygląda, więc możemy sobie tam jak
jakieś misyjki, powiedzmy, poskipować, popatrzeć, zobaczyć, jak to działa, z tym, że tak jak mówię, jest to przeglądarka. Mam w ogóle włączony dźwięk? Mam, chyba nie jest za głośno, mam przynajmniej taką nadzieję. Jest to przeglądarka, więc no nie działa to jakoś super płynnie, ale powiedzmy, no już mamy drugi level, nie mamy bonusu z gildii, więc to nie idzie wcale jakoś tam, można powiedzieć, bardzo szybko, no ale jakoś tam powiedzmy, że idzie. No i tyle, nie? Zrobiłem sobie zabójcę odnośnie właśnie wczorajszego głosowania. Wczorajszy filmik taki został dodany na szybko, można powiedzieć, jak tylko się pojawiło odliczanie OW50, to chciałem was poinformować. No i dużo osób tego zabójcę chciało. Ja szczerze mówiąc bardziej byłem skłonny ku magowi, dlatego że jednak troszeczkę mnie odstrasza to szukanie dwóch gemów u tego zabójcy, dwóch broni i tak dalej, gdzie na innych klasach mamy to pojedynczo, powiedzmy. Ale bardzo dużo osób chce tego zabójcę. Tam widziałem, że komentarze nawet miały po chyba 70 lajków o zabójcy właśnie, no i może się jednak skusimy tym zabójcą. To już sobie przemyślę sami, pozwolicie, że sam zadecyduję między tymi dwoma klasami, ale jeszcze się okaże, jeszcze zobaczymy, czy będziemy właśnie lecieć zabójcą, czy właśnie jednak tym magiem. Co tutaj więcej? No twierdzy na razie nie mamy. No mogę w sumie to tak poskipać te questy, żeby tylko, chociaż no my tutaj dużego levela nie wbijemy. Nie ma oczywiście eventów na start, więc nie idzie to jakoś tam bardzo szybko, idzie to można powiedzieć nawet, że wolno w tym momencie, no i możemy sobie tutaj 10 level jakiś powiedzmy wbić, żeby tylko zobaczyć, jak to wygląda. Jakie są błędy, to w sumie nie wiem na tym serwerze, jakoś tam się bardzo nie przyglądałem. Z tego co wiem, druidzi nie mają masek, to jest jeden z takich błędów, który został zauważony w tym momencie. Tylko czy my tu mamy jakieś... O, ten ma maskę, to nie wiem. To wygląda na to, że mają maski, więc nie wiem, o co chodzi. Tutaj widzimy, że niedźwiedzie pozakładane, bo jeszcze oczywiście zwiadowców nie mogą. Ale poczekajcie, możemy sobie w sumie zerknąć, bo tutaj jest na tawernie taki specjalny kanał, gdzie można zgłaszać błędy właśnie. No tutaj na przykład ktoś nie mógł dodać golda w statystyki, mimo że miał tego golda, to pisało mu, że niewystarczająco. Tutaj był jakiś błąd z tymi maskami, ale chyba już został naprawiony z tego co widzę, ale tu jakichś takich większych błędów jakich bardzo nie widzę. No to jest wiadomo, ja gram na Steamie, tak jak mówię, już trzeci raz teraz gramy na przeglądarce, więc ta gierka też się różni, nie? Jednak na tym Steamie to wszystko działa o wiele płynniej i o wiele fajniej, aniżeli właśnie na tutaj na przeglądarce. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy na zręczność, więc możemy sobie wrzucić, na inteligencję możemy sprzedać, no i co? I lecimy dalej, no ale nie będę chyba przy was bijał tego 10 levela, nie ma totalnie sensu. Jeżeli wy chcecie się pobawić na tym serwerze, to zapraszam was na beta.syfygame.net, żebyście sobie mogli wpisać to w przeglądarce, wbić, założyć konto, potwierdzić maila, bo tego maila musicie potwierdzić, żeby dostać właśnie te 500 grzybów na start i się tutaj ewentualnie pobawić. Tu widzę, że już mnie chyba zaprosili właśnie, tu mnie zaprosił ktoś do gildii, więc sobie wbijemy, bo tam ich poprosiłem, no i cyk, już jesteśmy w gildii W50 Waiting Room, także no teraz będzie w sumie więcej expa leciało. W ogóle są jakieś tu procenty, jakieś ulepszenia, o coś tam jest, 11,4, 12,6, okej. Czyli nieźle, no ale dobra, tak to po prostu wygląda. Tak jak mówię, póki co ograniczenia jakie znamy to, że maksymalny level jest 50, nie ma eventów, nie ma oczywiście legendarnego lochu. Oj, nie chciałem tego zrobić, ale mniejsza z tym, nie ma legendarnego lochu, maksymalny level to jest 50 i nie można kupować grzybków, więc całkowicie free to play i 500 na start dostajemy. Także okej, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie, wbijajcie na Twitcha, również przypięty komentarz i opis, no i powinniście mieć w przypiętym komentarzu link, jeżeli ktoś nie wie jak wpisać, to sobie może skopiować, żeby właśnie na tym serwerku sobie pograć. Także tyle, ja wam dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!